sprawa jest nagrywana. Dlaczego pan w tym zakresie nie zbadał sprawy? Czy pułkownik Wilk ma prawo do nagrywania takich potrąceń? Proszę wyjaśnić, sens istnienia biura spraw i wniosków. Trudno mi się ustosunkować do tego, gdyż już wcześniej zasygnalizowałem istnienie sądu. Sąd orzekł na podstawie decyzji właściwego sądu. To postarzenie zostało zawieszone, panie sędzie. Tak, czy? To gdzie w tej decyzji sądu jest taką prawdę? Nie ma, nie odpowiem na to pytanie, też nie wiem. Dlaczego? Zasady rozdziałania pułkownika. Nie, nie pytam dlaczego. Gdzie w tej decyzji jest kwota? Nie potrafię na to powiedzieć. Jak powiedziałem, opierałem się na tym, że decyzję w tej kwestii podjął sąd dyscyplinarny. Decyzję w tej kwestii podjął sąd dyscyplinarny. Nie umiem powiedzieć. To kto w imieniu pana załatwiał tą sprawę pomniejszenia nadmiernego uposażenia pana Radzińskiego? Komu to zostało przekazane do rozpatrzenia? To pan osobiście? Nie ma jedności. Ja mam pracowników od tego. To prowadził pan Dera. Pan Dera. Ja osobę. Tę sprawę prowadził pan Jarosław Dera. Deran. Czy prawda jest kształcenia? Nie. Nie jest to prawda. Poruszyliśmy pan ma kształcenie prawniczego? Nie, nie mam. Ja również mam kształcenie prawniczego. Jestem wykształcenia na naczelę. Jestem wykształcenia na naczelę. Tu jest. Nie ma nic. Mam jeszcze jedno pytanie, bo pan udzielę głosu panu pułkownikowi Wilkowi. Jest jedno pytanie ze strony sądu. Czy pan kiedykolwiek informował pana Lewickiego? Nie mówimy teraz o oficjalnym piśmie, które załatwiło skargę, ale poza tym, powiedzmy w rozmowie w jakiś inny sposób, informował pan, że w pana ocenie postępowanie pana Wilka jest bezprawne, błędne i naraża skarg państwa na odpowiedzialność? Wysoki sądzie. Taka była teza dowodowa. Przez rozmowę. Wniosku przez pani pana pułkownika, więc chciałbym o to zapytać. Nie wiem, nie przypominam sobie tego, że może takiego stwierdzenia. Nie przypominam sobie takiego stwierdzenia. Aby kiedykolwiek przekazał panu Leżyńskiemu informację, że w mojej ocenie, postępowanie pana pułkownika Wilka w tej sprawie jest bezprawne i naraża skarb państwa na odpowiedzialność. I tutaj informuje pan generał sąd, że w dniu dzisiejszym był zobowiązany
uczestniczyć w wizycie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszej brygadzie lotnictwa wojskowej w Wrocławiu. Pan prezydent zobowiązał pana generała do obecności w tym miejscu i czasie i w związku z tym pan generał prosi sąd o ustalenie innego terminu udziału jego w naszym postępowaniu. Dodam jeszcze, że sąd się kontaktował kilkakrotnie z sekretariatem dowódcy wojsk lądowych i jeszcze dzisiaj mieliśmy obiecane, że jakiś termin być może zostanie tutaj, bo chciałbym, nie ukrywam, chciałbym zrobić to tak, żebyśmy wstępnie już mieli ustalony z panem generałem jakiś termin, żeby uniknąć kolejnej sytuacji, że pan generał nie musi robić służbowo wyjechać, bo domyślam się, że obowiązków ma sporo. Więc jeśli nie ma innych wniosków dowodowych w tym momencie, to ja proponuję 10 minut przerwy. Ja miałem obiecaną odpowiedź przed naszą rozprawą, kiedy pan generał będzie dysponował czasem. I no niestety sekretariat nie wywiązał się z tej obietnicy, ale spróbujemy jeszcze raz się skontaktować z sekretariatem dowódcy wojskowych i być może będziemy mogli ustalić jakiś termin, który odpowiadał panu generałowi i pozwalał nam sprawnie i szybko przeprowadzić to przesłuchanie bez kolejnych odroczeń. Czyli na razie 10 minut przerwy. Wiedza tego pana pułkownika. No to jest po prostu dowód tego, że biuro skargi wniosków ministra obrony narodowej powinno być zaorane. Jak to zaorane, panie? No jeśli się nie wie, o czym się zeznaje, nie wie się, co jest istotą rzeczy, i sposób załatwiania skarg nie wie dyrektor biura, pułkownik Dariusz Wiśniewski. Po prostu, no jest to skandal. Więcej nie będę komentował. Bo on ma wykształcenie ekonomiczno-polityczne. I nic więcej. Ma to robić. On ma wykształcenie technika. Panie mecenasie, czy mogę? Krótki komentarz. Proszę siedzieć. No cóż, przesłuchanie dyrektora Biura Skarg i Wniosków Ministerstwa Obrony Narodowej wykazało, że tak naprawdę żołnierze, którzy zwracają się o pomoc do tego biura, no, nie mogą liczyć na rzetelne rozpoznanie ich spraw, bo odpowiedzi są zupełnie na inne tematy niż oni się zwracają i mimo, że są wyroki sądów, które wykazują bezprawność działań organów wojskowych, no to niestety Ministerstwo Obrony Narodowej nie podejmuje żadnych działań. Znaczy pana pułkownika zagubienie, że tak to nazwę, odnośnie tych dwóch bodajże pytań, że nie potrafił odpowiedzieć, jak pan to skomentuje. No, można to skomentować w ten sposób, że jest to jakiś przejaw niekompetencji, ale można też domyślać się, że jest to przejaw tego, że w ogóle nie zwraca się tak naprawdę uwagi na to, z czym obywatele zwracają się do organów, naczelnych organów władzy państwowej. Czyli takim żargonowym językiem olewają wszystko, co przychodzi, nie czytają, mają to głęboko w czterech literach. Obywatel się zwraca z jednym wnioskiem, a mu się odpowiada na Co innego. Znamy to z autopsji z innych spraw. No. Niestety nie jest to wyjątek w naszym kraju. Miejmy nadzieję, że... Ale myślę, że właśnie rolą takich niezależnych mediów, które kontrolują działanie organów państwowych, sądów, ministerstw, no,
w jakiś sposób też jest nagłaśnianie takich przypadków, pokazywanie i doprowadzanie do tego, żeby jednak coś się zmieniło. I takim dobrym akcentem miejmy nadzieję, no oni się sami nie zmienią, jak to mówił kiedyś świętej pamięci Wasserman. Oni się sami nie oczyszczą. Musimy my to zrobić. Ta władza jest właśnie tego, żeby takie sprawy pokazywać. Ja to jestem taki pseudo, może czwarta władza. No, może nie tak zwany dziennikarz, jak to kiedyś powiedział Sakiewicz na pewnym ze spotkań, jak tak zwani dziennikarze z TVN, no, pokazuje to, co mi wszystko pokazuje. Nie ucinam. Miejmy nadzieję, że utniemy. Miejmy nadzieję, że utniemy niekompetentność takich ludzi na odpowiedzialnych stanowiskach. I tym dobrym akcentem zakończymy. Czekamy na następny ciąg dalszy.